Witam Was, drodzy księgowi. Tematem tego nagrania jest rozliczanie w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z mieszkaniem. Chodzi oczywiście o przypadek, kiedy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą pod adresem swojego miejsca zamieszkania. W toku mojej prezentacji zajmę się następującymi zagadnieniami. Jak wprowadzić mieszkanie do działalności gospodarczej, jakie wydatki związane z mieszkaniem mogą być kosztem podatkowym oraz odpowiem na pytanie, czy sprzedaż mieszkania częściowo wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej powoduje powstanie przychodu do opodatkowania. Pierwsze pytanie, na jakie musimy odpowiedzieć, to jak wprowadzić mieszkanie do działalności gospodarczej. Zasadniczo mamy dwie możliwości. Możemy wprowadzić mieszkanie do ewidencji środków trwałych i wówczas rozliczać w kosztach amortyzację oraz inne wydatki związane z tym mieszkaniem, albo sporządzić tylko oświadczenie, na podstawie którego będziemy rozliczali określone wydatki związane z tym mieszkaniem. Niezależnie od tego, na którą z tych dwóch opcji się zdecydujemy, przedsiębiorca powinien wyodrębnić tylko tę część mieszkania, która będzie wykorzystywana tylko do celów firmowych. Z reguły wyodrębnia się jeden pokój. Pomieszczenia typu kuchnia, korytarz nie powinny być brane pod uwagę, ponieważ każdy przedsiębiorca skorzysta z nich również prywatnie. W sytuacji, gdy dane pomieszczenie wykorzystywane jest przede wszystkim prywatnie, a jedynie dodatkowo w celach firmowych, wówczas przedsiębiorca nie ma prawa do rozliczania z tego tytułu kosztów. Wracając do możliwości rozliczania wydatków związanych z mieszkaniem, to pierwsza polega na tym, że sporządza się oświadczenie, na którym określa się procentowy udział mieszkania przeznaczanego na działalność gospodarczą w powierzchni całego mieszkania. Takie oświadczenie przechowuje się w swojej dokumentacji księgowej. Nie trzeba go nigdzie dostarczać. Druga opcja pozwala na rozliczenie w kosztach również amortyzacji. W tym celu należy sporządzić oświadczenie o przekazaniu tej części mieszkania na majątek firmy. Oczywiście należy pamiętać o warunkach z artykułu 22 ust. 1 ustawy o PIT. Mieszkanie musi zatem stanowić własność lub współwłasność przedsiębiorcy. Jego przewidywany okres użytkowania musi być dłuższy niż jeden rok. Powinno być kompletne i nadające się do użytku w dniu przyjęcia na majątek firmy. Na oświadczeniu należy także wskazać wartość początkową, którą ustala się zgodnie z artykułem 22g ust. 1. W przypadku odpłatnego nabycia za wartość początkową uważa się cenę nabycia, a więc kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego. Chodzi zatem o np. podatek od czynności cywilnoprawnych, VAT, podatek od ustanowienia hipoteki, taksę notarialną, odsetki od kredytu mieszkaniowego zapłacone do dnia wprowadzenia mieszkania do środków trwałych, prowizje za uruchomienie kredytu, koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki lub ubezpieczenia. Kolejną kwestią jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wprowadzonej części mieszkania. Stawka amortyzacji dla lokalu mieszkalnego wynosi 1,5%. Zgodnie z artykułem 22j ustawy o PIT, podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych danego podatnika. Lokal mieszkalny uważa się za używany, jeżeli podatnik wykaże, że przed nabyciem był wykorzystywany przez okres co najmniej 60 miesięcy, a za ulepszony, gdy przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na jego ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Maksymalna indywidualna stawka amortyzacyjna wynosi w tym przypadku 10%. W przypadku, gdy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywany jest lokal objęty spółdzielczym prawem własnościowym, wówczas amortyzacji nie podlega lokal, lecz nabyte spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, czyli wartość niematerialna i prawna. Do amortyzacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się roczną stawkę amortyzacyjną w wysokości 2,5%. A co z innymi wydatkami związanymi z mieszkaniem? Które z tych ponoszonych przez przedsiębiorcę mogą być kosztem podatkowym i na jakiej podstawie? Do wydatków podlegających rozliczeniu w kosztach podatkowych można zaliczyć na przykład odsetki od kredytu hipotecznego, czynsz, media, wydatki na remont czy wyposażenie. Przepisy podatkowe nie wskazują, w jaki sposób wydzielić koszty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w prywatnym mieszkaniu. Postaram się pokrótce opowiedzieć, jak ta kwestia wygląda w praktyce. Jeśli chodzi o odsetki od kredytu hipotecznego, to te zapłacone do dnia wprowadzenia części mieszkania do ewidencji środków trwałych podwyższają wartość początkową tego środka trwałego. Zaś te płacone już później będą stanowiły koszty podatkowe w dacie zapłaty na podstawie potwierdzenia zapłaty. Oczywiście zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku rozlicza się tylko tę część, która odpowiada procentowemu udziałowi powierzchni mieszkania wykorzystywanego do działalności w ogóle powierzchni mieszkania. Kolejną kwestią jest czynsz za mieszkanie,
czynsz dotyczący części mieszkania wykorzystywanego na prowadzenie działalności gospodarczej również rozlicza się proporcjonalnie na podstawie potwierdzenia zapłaty w dacie zapłaty. Do kosztów działalności gospodarczej można również zaliczyć wydatki na media, np. wodę, prąd, gaz. W celu wiarygodnego rozliczenia tego typu wydatków najlepszym rozwiązaniem jest założenie odrębnych liczników w celu pomiaru zużycia mediów wyłącznie w celach firmowych. Takie rozwiązanie nie jest jednak często praktykowane. Rozliczanie wszystkich mediów za pomocą współczynnika powierzchni, tak jak w przypadku odsetek, może być zakwestionowane przez Urząd Skarbowy w sytuacji, gdy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wymaga np. bardzo dużego zużycia energii elektrycznej, a blisko zerowego zużycia wody. W takim przypadku warto dla każdego składnika mediów ustalić indywidualny przelicznik. Do kosztów można także zaliczyć wydatki na remont. Jeśli remontowi poddawane jest tylko pomieszczenie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, wówczas całość wydatków może być kosztem podatkowym. W sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonuje remontu całego mieszkania, wówczas wydatki te należy rozliczyć proporcjonalnie. Warto pamiętać, że pod pojęciem remontu rozumie się działania mające na celu odtworzenie, przywrócenie stanu technicznego i użytkowego lokalu czy budynku. Do kosztów działalności można zaliczyć wydatki na wyposażenie, które będzie się znajdowało w pomieszczeniu wyodrębnionym do prowadzenia działalności gospodarczej i oczywiście będzie wykorzystywane jedynie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Jako przykład można wskazać biurko, krzesło czy lampkę biurową. Warto również dodać, że przedsiębiorca przeznaczający część mieszkania tylko na cele działalności gospodarczej musi się zliczyć z możliwością wyższego podatku od nieruchomości od tej części mieszkania. Na podstawie decyzji o wysokości podatku od nieruchomości można go w części przypadającej na działalność gospodarczą zaliczyć do kosztów podatkowych. A co w przypadku sprzedaży mieszkania wykorzystywanego w części na cele działalności gospodarczej? Sprzedaż mieszkania, którego część została przeznaczona na cele działalności gospodarczej, pozostaje neutralna dla finansów działalności gospodarczej. Nie przysparza przychodu z tytułu działalności gospodarczej. Artykuł 14 ust. 2c ustawy o PIT wskazuje, że do przychodów, o których mowa w ust. 2 punkt 1 litera a, czyli przychodów z działalności gospodarczej z tytułu odpłatnego zbycia składników majątków, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Sprzedaż mieszkania w takim przypadku należy rozliczyć poza działalnością gospodarczą na podstawie artykułu 10 ust. 1 punkt 8 ustawy o PIT, zgodnie z którym, jeżeli do sprzedaży mieszkania doszło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostało ono nabyte, to sprzedaż mieszkania podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.